Cześć, dzisiaj mam dla Was 10-minutowy trening brzucha w przepięknej scenerii, więc mam nadzieję, że ekstra dobrze będzie Wam się tutaj trenowało razem ze mną, więc zaczynamy. Ustawiamy się w klęk podparty, czyli mamy ręce pod barkami, głowa jest przedłużeniem tułowia, kolana są pod pośladkami i pierwsze ćwiczenie, jak zawsze, jest to aktywacja, czyli zaczynamy od delikatnego wygięcia odcinka lędźwiowego i później podwijamy miednicę, z całej siły wciągamy brzuch. Utrzymujemy tak sekundę i luzujemy i wykonujemy tak na zmianę. Łopatki powinny być cały czas ściągnięte, więc nie opuszczamy aż odcinka lędźwiowego tak na maksa w dół, jak na przykład robimy to przy jodze w pozycji cat-cow, tylko cały czas mamy tą kontrolę. I teraz robimy mountain climbers, ale powoli i dokładnie. Prawe kolano kierujemy do lewego łokcia, a lewe kolano do prawego, czyli tak delikatnie po skosie. I tutaj nie chodzi o szybkość, nie chodzi o zwinność, robimy to powoli, dokładnie, tak żeby skupić się na napięciu mięśniowym. Pamiętajcie też o tym, żeby łopatki były ściągnięte, żeby być cały czas w jednej linii i żeby mocno dopinać brzuch. I zostajemy w tej samej pozycji, dalej robimy mountain climbers, ale teraz już robimy prawe kolano do prawego łokcia i do tego dokładamy jeszcze ćwiczenie na mięśnie skośne brzucha, czyli robimy najpierw jedną nogę, potem drugą nogę i obkręcamy tułów najpierw w jedną stronę, potem w drugą, ale przy obkręcaniu nie opuszczamy bioder w dół. Cały czas trzymamy tą linię jak w desce, czyli skupiamy się na tym, żeby brzuch był bardzo mocno napięty i żeby trzymał całą sylwetkę. No dobra, kładziemy się na ziemi, to będzie teraz troszeczkę bardziej przyjemnie. Prostujemy jedną nogę, może to być prawa i unosimy nogę. Robimy spięcie, jeżeli chodzi o tułów. Opuszczamy i wykonujemy tak cały czas. Najpierw właśnie jedna strona, dlatego że zaraz będziemy robić drugą. I tutaj pamiętajcie, jak przy zawsze każdym spięciu, broda nie jest przyczepiona do klatki piersiowej. Wzrok idzie do góry po skosie, nie ciągniemy też rękoma głowy. Ręce mają tutaj tylko podtrzymywać i podnosząc się, podnosimy się siłą brzucha. I teraz podnosimy obie nogi, robimy spięcie i tutaj znowu wszystko, co powiedziałam przed chwilą odnośnie ustawienia głowy, rąk jest aktualne. Skupcie się teraz unosząc tułów, żeby wszystko mocno szło z brzucha, mocno go napinacie i jego siłą unosicie tułów.
teraz robimy opuszczanie nóg na zmianę, ręce leżą wzdłuż tułowia, głowa leży na ziemi, czyli cały tułów jest przyczepiony do maty i opuszczamy nogi na zmianę, ale nie uderzamy w ziemię, robimy to powoli, mocno też skupiamy się na napięciu mięśniowym i lecimy. I teraz troszeczkę ten ruch pogłębiamy i robimy hip lift, czyli unosimy też biodra, unosimy też delikatnie odcinek lędźwiowy i to wszystko robimy znowu siłą brzucha i nogi cały czas mamy zgięte. Podnosimy się troszeczkę, opieramy się na rękach, nogi mamy cały czas na ziemi i na zmianę unosimy nogę i robimy spięcie. Skupcie się też przy tym ćwiczeniu, żeby za mocno nie spinać karku, czyli po prostu ściągamy łopatki i w ten sposób pracujemy, mocno skupiamy się na brzuchu. Wracamy na matę, głowę mamy w powietrzu, możecie sobie jak zawsze podtrzymać ją rękoma, tylko pamiętajcie, otwarte łokcie i robimy zygzaki, cały czas też pracując i zmieniając położenie nóg, czyli od góry idziemy w dół i potem znowu na dole idziemy w górę. Opuszczacie nogi tak bardzo, jak jesteście w stanie utrzymać odcinek lędźwiowy na ziemi, więc jeżeli jesteście w stanie utrzymać go tylko i wyłącznie będąc na górze, to na razie robicie tylko mając nogi w górze. Jeżeli już troszeczkę macie mocniej wzmocniony brzuch, no to oczywiście schodzicie niżej. Już dużo nam nie zostało, bo ostatnie dwa ćwiczenia, więc znowu przewracamy się, wchodzimy w pozycję deski i wykonujemy takie delikatne ruchy do przodu i do tyłu przy desce. Głowa jest przedłużeniem tułowia, łopatki są ściągnięte, łokcie są pod barkami, brzuch jest mocno napięty, pośladki są spięte i staracie się mieć całe ciało w jednej linii i po prostu teraz pracujemy, czyli delikatnie przesuwamy się do przodu, do tyłu i robimy to powoli, bardzo mocno spinając brzuch. I ostatnie już ćwiczenie, słuchajcie, nawet się nie musicie w ogóle ruszać, dlatego że robimy po prostu klasyczną deskę, 50 sekund i koniec treningu, mocno spinamy brzuch, mocno skupiamy się na napięciu, mocno też skupiamy się na tym, żeby mieć spięte pośladki i żeby nie nadwyrężać odcinka lędźwiowego i to wszystko. Mam
filmik Wam się spodobał. Jeżeli nie wiecie, z czym go połączyć, zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama, gdzie co tydzień wrzucam nowe plany złożone z treningów, które znajdziecie tutaj na YouTubie. A teraz dziękuję za wspólny trening i do zobaczenia. Pa!